Cześć, dajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy szalkę w jej FC24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj zaczynamy od meczu z Borussią Dortmund, a więc trzecia i czwarta drużyna Ligi Niemieckiej tego sezonu jak na razie będą się tutaj właśnie mierzyli. Oczywiście wiadomo, że dla obu ekip jest to mecz, który oczywiście jest no, po części must win taki jakby, bo i Borussia jeszcze ma aspiracje mistrzowskie. Ja wiem, że my mamy aspiracje mistrzowskie, więc to jest zapewne duży mecz dla obu stron. Jeśli się nie mylę właśnie, to potem mamy, no właśnie, potem mamy ten mecz zmian, ale to są 3 dni odpoczynku, dlatego 3 dni odpoczynku, wydaje mi się, że zrobię tak, że wyjdę to jednak podstawowym składem i spróbuję, no nie wiem, albo w sumie może wyjdę rezerwowy na początek i potem wrzucę podstawowych na przykład, nie wiem. Nie wiem w sumie, jak lepiej zrobić, może lepiej właśnie tak, żeby na przykład Matisa teraz wolę oszczędzić. Dlatego właśnie wyjdziemy tak sobie troszeczkę rezerwowo bardziej. Wyjdziemy troszkę tak nie w pełni rezerwowo. Na przykład nie dam topa na przykład za Brennera. Dam tylko te osoby, które po prostu wydaje mi się, że mogą zagrać. Na przykład może to być Frankowski. Ufam szczerze. Ufam Merkinowi. Mam wrażenie, że on jak gra, to nie mogę na niego narzekać. Z tych rezerwowych graczy jest jeden z lepszych, bym powiedział. Czy coś jeszcze? Myślę, że Emiliano Martinez może bronić tutaj, nie muszę go zmieniać. Środek obrony, no to Tanganga by zagrał, gdyby nie to, że jest zmęczony, a szczerze jakoś nie chcę duetu, nie chcę kogoś z Graeme Baumgart w takim meczu jednak. A tego pewnie takim składem wyjdziemy. Takim troszeczkę rezerwowym, troszeczkę pozmieniane, nie tak dużo, tak połowicznie może powiedzieć. Próbuję to jakoś w miarę balansować. Możemy przychodzić już do tego spotkania. Gdybyśmy mieli lepszą sytuację, to bym szczerze wyszedł w pełni rezerwowo. A mamy no, taką sytuację, w której to i w Lidze Mistrzów chce zrobić comeback, ale też w Lidze tutaj Bundeslidze też bym chciał zgarnąć ważne 3 punkty, bo to nie jest tak, że mam tam właśnie bezpieczną sprawę, tylko cały czas gonimy. Co to było? Naprawdę, ja bym chciał wiedzieć, co to było. Bo co się w tym momencie wydarzyło? Jak ta piłka poszła w takim kierunku, że Emilio Martinez kompletnie poszedł jakby w drugą, albo nie wiem, tam musiał być rykoszet. Jak nie był rykoszet, to nie wiem, co tu się wydarzyło. Muszę zobaczyć powtórkę z lepszej, żeby lepiej to ocenić. Co właśnie się tutaj wydarzyło? No dobra, mam piłkę. Piłka ewidentnie nie odbija się. A więc, co robi Emiliano Martinez? To jest taki moment, w którym jakby no, nie mogę, że mi gra wmówić, że to jest normalne i sprawiedliwe. To jest moment, w którym sobie myślę, że gra na pewno mnie oszukała, bo co to ma być? Dosłownie wystarczyło stać w miejscu. Wystarczyło stać w miejscu, a on rzuca się w drugą stronę, odbija piłkę do bramki. No bez jaj. To jest coś, co jest niedopuszczalne. I co nawet amator nie powinien bramkarski zrobić. Przecież no dosłownie jeden co miał tutaj do zrobienia, no to zatrzymać się w miejscu. Stać w miejscu. No, nie rozumiem naprawdę, nie rozumiem tego. Edson Alvarez z żółtą kartkę, spoko. Ostatni mecz z Borussią kończył tak, że Borussia miała czerwoną. Nie, tutaj ten Costa wchodził, ale no nie było to dobre. Dachud. Teraz jeszcze tutaj jest podanie, dobra. Bony atakuje, dobrze, to rozgrywam w miarę. Bony i to nie jest gol niestety, ale to jest samobój. A więc mamy rewanż, dobra, gra mi się zrewanżowała, bo w tym momencie kuriozalny gol za kuriozalnego gola, można powiedzieć, i mamy 1-1, no dobra. Naprawdę to jest niesamowity mecz, jeśli chodzi o bramki. Zawodnik po prostu jakby kompletnie, jakby nie widział piłki. To wygląda, jakby on naprawdę nie widział piłki. Biegnie przed siebie bez jakby zdania sobie sprawy, że ma przed sobą piłkę. Niesamowite. Niesamowite, co się dzieje w tym meczu. Dobrze, przynajmniej właśnie mam tutaj, można powiedzieć, albo właśnie głupi gol za głupiego gola. Leave offense
Gomez. Oj, tutaj dobre podanie. Niestety. Niestety, ta jeden dla Borussii. Czemu ten mecz tak musi denerwująco przebiegać? A nie stracimy głupiej bramki, a teraz nagle od razu jak wyrównujemy, to od razu ją tracimy. Ten remis. Aj, najgorzej, najgorzej. Liczyłem minimum rożne, ale nie. Oczywiście jeszcze tutaj do wybicia piłki jest okropne. Nie wybicia próba podania, a oni otrzymają? Tak, oczywiście, że utrzymają. Aj ta gra naprawdę nie. No przecież podaję do tego zawodnika, nie mogę naprawdę czasami z tą grą. Jakby no na tyle siły włożyłem, że podaję do Bowe. Widzę tutaj Bowe z jedenastką i do niego podaję, ale gra naprawdę, jakbym chciał podać do niego, to bym kliknął ten kwadrat. A ja przytrzymałem ten kwadrat na tyle mocno, że gra powinna wiedzieć, że podaję do Bowe. To nie, oczywiście gra robi swoje. Ten mecz jest jednym z najgłupszych doświadczeń, jakie ja przeżyłem w tej grze, naprawdę. Bo to, co się tutaj dzieje, to jest absolutny żart. Jeden wielki żart, co się tutaj w tym momencie dzieje. Z jednej i drugiej strony. Znaczy, przynajmniej oni tylko mieli jeden taki, ale i tak, to się wszystko łączy. Co się tutaj dzieje w tym meczu, to jest niebywałe, naprawdę. Ten do Brynera. Nie ma niestety celnego tego podania. Dachu dostaje dobrą tę piłkę. Jeszcze właśnie tutaj Frankowski może biec. Nie mogę, naprawdę. No, naprawdę. Ta piłka dosłownie w ostatniej chwili jakby uciekła. Dobra. Nie wiem, naprawdę. Nie wiem, co mam powiedzieć odnośnie bramek w tym meczu. Jest tylko jedna normalna bramka jak na razie. Ta ich na 2-1. To jest jedna normalna bramka w tym meczu. Tylko Merki, nie ucieknij za daleko. Gdzie ty gonisz? Naprawdę, jesteś lewym obrońcą. Gdzie ty biegniesz? Nie jesteś potrzebny tam. Jak atakujemy, to jesteś tam potrzebny, ale nie w momencie, w którym jesteśmy tutaj w środku pola. Miałem mówić, jak to wpadnie jeszcze naprawdę, taki strzał z daleka, który nie był zagrożeniem. Ale już nie wiem naprawdę z tą grą, już nie wiem. Piłkę naprzód, żeby spróbować jeszcze coś tutaj zrobić. To jest taka po prostu akcja, w której widzę, że kończy czas, więc albo podam tą piłkę, albo będę na środku jakby zakończyć dzień. Wolę spróbować jeszcze jakimś cudem coś zrobić. Zaczynam drugą połowę tego i po prostu absurdalnego meczu, naprawdę absurdalny mecz to jest. Znowu go nie dopilnowałem. No nie wiem, brady, co się dzieje w tym meczu, ale nie mogę tych zawodników ich dopilnować. Dachut. Tutaj do Brynera. Paris Brynner strzelał 4. Naprawdę tak to nie wyglądało, że ja będę tylko mógł strzelać, jak oni będą strzelać. Nie wiem. Podanie musi być od razu. Podanie musi być od razu. I wystarczyło to zrobić, to by mogło się lepiej zakończyć. Jeszcze brakuje, żeby właśnie ta piłka znowu się podbija jakoś. Bo powinieneś mi tutaj wychodzić właśnie, gdzie biegnie Hasan.
Przewrócić tam piłkę jakoś. Strzelać. Nie, nic nie. Nie, nie możemy po prostu. Tylko znowu, znowu i tak ta piłka idzie tam gdzie chce. Nie wiem naprawdę jak ja muszę mocno kliknąć ten kwadrat. Jakby, przecież jak, nie wiem naprawdę, grabak wymaga, żebym ja, jak podaję do zawodnika, który nie jest daleko, ładował ten pasek na maksa praktycznie, bo tak to wygląda. Oj, Brenner, to musi być taki ostrzejszy jakby skręt, może powiedzieć. Dobra, ale jeszcze mam piłkę i... Nie no, nie mogę naprawdę, to jest... To jest na pewno w czołówce jak najbardziej frustrujący mecz, jaki ja przeżyłem w życiu, naprawdę. Może nie w życiu, w tej grze na pewno, bo... Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem, co to ma być. Tu jest fał jeszcze. Dobra, super. Nie, nie chce mi się naprawdę, nie chce mi się po prostu, już będąc szczerym, mam dość naprawdę, mam po prostu dość, nie chcę tego już przeżywać, to jest najgorsze doświadczenie, jakie miałem możliwie na tej serii, naprawdę, mam dość, mam po prostu dość, nie chcę się dłużej denerwować tym, wolę przejść do meczu, który mnie interesuje, na nowo z Milanem. 1-2 po pierwszym meczu, nie jest to na pewno dobry nastrój, jakby, to jest najgorsze, co mogło się zdarzyć. Przed meczem z Milanem mieliśmy dosłownie najgorszy mecz możliwy, jaki się mógł wydarzyć. I niestety teraz musimy przejść do takiego meczu ważnego. Ale wierzę, że tym razem będzie lepiej. Wierzę, że tutaj wygramy. I możemy zaczynać. Możemy zaczynać. Teraz trzeba uważać, tutaj Rafael atakuje. Wybić tą piłkę. Naprawdę, jakby już znając po tym, co się działo w tym meczu z Borussią, to po prostu naprawdę myślałem, że tutaj będzie jakiś student gol. Po prostu po tym, co już widziałem w tamtym meczu, to już naprawdę mam wrażenie, że właśnie dosłownie wszystko się może wydarzyć. Widziałem właśnie, że będą podawać do Rafaela, ale na szczęście mi się to nie udało. Braiz Mendes. Mocno atakują. Nie spodziewałem się, nie ukrywam, że tak będą atakowali. Chyba atakują to, jakby oni przegrywali. Jakoś tutaj uciekamy z tego, dobra. Pora na kontrę. Cezanie, on biegnie cały czas pięknie, nikt go to nie zatrzymał. Aj, zły ruch zrobiłem. Dobry blok. Paris Brenner, tutaj miałem mówić właśnie, żebym tylko zdążył to. Dobra walka. Nie spodziewałem się w ogóle, że TL będzie o piłkę. Dlatego właśnie nie ukrywam, że klikam kółko, żeby walczyć od razu po piłkę. A on ją miał, więc właśnie... No nic. To jest piłka łatwa dla Emilia Martineza, znaczy w sumie powinna być łatwa. Bo już nigdy nie wiadomo. Matys Tel. Matys zachowuje się jak napastnik, naprawdę, aby mam do... mnie to denerwuje, jak oni nie idą naprzód, aby no weź sprintuj naprzód na tą długą piłkę. D
Wybij, wybij, wybijcie tylko, wybij, wybij, no nie, no naprawdę, no. Nie mogę, nie mogę uwierzyć, to wszystko się dzieje dzisiaj, naprawdę. To jest jedna wielka komedia, ja nie rozumiem, naprawdę. Nie rozumiem po prostu, co się dzisiaj zdarzyło z tą grą. Ja by ta gra normalnie nie mogę, naprawdę, uwierzyć w to, co wszystko się dzieje w tym odcinku. Oczywiście my nie umiemy jakiegoś tutaj wcisnąć, to jak oni praktycznie zawsze umieją wcisnąć, tylko w tamtym meczu nam się udawało. Aj, Brunner zabrany jakby, nie wiem naprawdę, to jest, nie wiem naprawdę co się dzieje, bo to jest... Czemu akurat dzisiaj, co się wydarzyło, że dzisiaj ta gra postanowiła mi dać najgorsze możliwe rzeczy, jakie istnieją, może powiedzieć. No dosłownie jakby... Nie przypomnę sobie, żebym miał jeden dzień gorszy gry niż dzisiaj. Nie mogę zabrać piłki w ogóle, aby... No nie mogę, prawda? Nic nie mogę w tym meczu zrobić. Koniec pierwszej połowy, a to też już koniec jakiejkolwiek nadziei na cokolwiek, aby... Bryce Mendes, prędkość normalnie zawrotna przy tym wszystkim. To jest tak wolne to wszystko. Mecz jest naprawdę jakby, to jest tortura, to nie jest mecz, to jest tortura jedna wielka, to co się dzieje dzisiaj ogólnie, jakby łącząc to i Borussię. Nie bywało, że w tak ważnym momencie przytrafiły się dwa prawdopodobnie najbardziej frustrujące mecze tego sezonu nawet możliwe. Mendes akurat, oczywiście on jest na skrzydle, ten zawodnik, który jest wolny. Powiedz tylko do Tela, dobra. Tylko tutaj też Czurlinow. No dobra, aha. Aha, tak, tak. Kiedy ja ostatnio strzeliłem bramkę z spalonego? Naprawdę myślę, że można cofać się odcinki, wiele odcinków i nie znaleźć bramki z spalonego. Kiedy ja ostatnio strzeliłem ze spalonego? Naprawdę nie ma pojęcia. Ale oczywiście, że dzisiaj to jest wszystko możliwe. W dzisiejszym dniu jest absolutnie wszystko możliwe. Faul, no spoko, jakby nic nie zmieniam. Czemu oni się naprawdę jakby, czemu to oni grają lepiej, czemu to oni się ustawiają lepiej, czemu to oni grają, jakby oni gonili wynik, czemu nasz zespół jest wszędzie wolny? Dobra, oczywiście, no nie da się koło nogi, tylko musi to być w nogę. Robi to Sopiego, no ale, a nie. Miał mówić, no ale jak się uda, to spoko, ale nie. Nie uda się, oczywiście, że się nie uda. Naprawdę mam dość, aby co? Tak, tutaj przejdźmy piłkę, to jest faul oczywiście i... Nie wiem, po prostu nie wiem.
Może i dobrze to zrobili, bo naprawdę nie mam słów, po prostu nie mam słów. Naprawdę jestem po prostu zawiedziony i rozczarowany tym, jak dzisiejszy dzień się potoczył, bo po prostu to jest niebywałe, jak dwa mecze z rzędu mogą być tak okropne, jakby naprawdę, nawet mam dość, jakby nawet szkoda mi się nerwować, nawet nie chcę mi się nerwować, chcę po prostu jakby, nie, po prostu już mam tak wszystko gdzieś, jeśli chodzi o to, co się tutaj wydarzyło, nawet naprawdę już, nawet nie mam siły się nerwować, dosłownie nie mam siły jakoś być zły, po prostu mam dość, po prostu mam dość tego, co ja zauważyłem w tym dniu. Bo to przekroczy jakiekolwiek limity, naprawdę. Głupoty absolutnej. Mecz z Mönchengladbach. Symulujemy to spotkanie. Wygrywamy 3-0. Mecz z Borussią Pucharze. No, pewnie zagramy, ale oczywiście. Gratulacje dla tych, co tworzyli kalendarz. Oczywiście 3 dni później nam wrzucą mecz z Lipskiem. Tak, super. Jest po prostu absolutnie super, że mamy takie dwa mecze z rzędu. Emilia Martinez siądzie na ławce. Hasan zagra od początku. Takie dwie małe zmiany zrobię i możemy przechodzić do tego spotkania. Jeszcze gra mi nie popsuła życia dzisiaj w Pucharze Niemiec, więc ta jest okazja, jak gra, żeby jeszcze mi popsuć wszystko w tym pucharze. Matystel, co mi się wydaje, że tutaj podszedł do tej piłki, nie siedział tam gdzieś, może być z tyłu, co jest bardzo typowe. To ma być do Vossa, właśnie, to miał być do Vossa. Matystel ma dostać tutaj dość dobrą piłkę. Brynner. Trzeba od razu Brynner. Dobra, próba. Jeszcze tutaj podałem do Sesenyiona. Dobra piłka. Matystel. No, gola nie mam. A dobra sytuacja tutaj była. Bowe wrzuca piłkę. Paris Brenner, no nie. Co będzie piłkę dla nas? Tak. Chyba ten właśnie zawodnik, który by tam prawo zgarnął tę piłkę, nie wiem po co. Chyba on przez niego jest ostrożny. Obrota interwencji tego bramkarza. Znaczy mieli na tyle czasu, żeby podać spokojnie do niego sobie. To dość niesamowite, prawda? Za dużo za nich. Praktycznie z 3-4 graczy Borussii tam znalazło wokół Tela. Oj, to mogło się źle skończyć. Dobra, wrócą do tej sytuacji. No i może żółta kartka. Nie zróbcie nic głupiego, nie zróbcie nic głupiego. Było blisko, naprawdę, bo ta piłka mogła się odbić i kto wie, co by się potem wydarzyło właśnie. Piłka powinna być dla nas, mam nadzieję. Tak jest, dobra. Aj,
Myślałem, że będzie na tym limicie, ale jednak się uda. Nie udało się. Szkoda. Szkoda bardzo. Podaję tym. Klikam Hasanem od razu piłkę, jakby no. Dosłownie gra mi zabroniła jakiekolwiek próby podania z pierwszej piłki, bo dosłownie jakby jeszcze nie miał piłki, a już klikałem. To i tak nie mogłem tego zrobić. Byłem skazany na to, że tą piłkę stracę, może powiedzieć. Czemu sezonio mi tam nie poszedł, nie wiem. Tylko jeszcze teraz podaj tam. No ładnie tutaj. To nie miało być do Tela. Sopi. Oczywiście, że mogliśmy to milion razy lepiej rozegrać, ale no, gra mi jakby przeszkodziła w tym momencie, w którym to tam piłkę celowałem do chyba tą Hasan, ale piłka poszła do Tela. To mi troszeczkę już właśnie popsuło troszeczkę mój plan na tą akcję i musiałem tak troszeczkę, jakby to powiedzieć, coś zrobić, może powiedzieć nowego jakby. No teraz on sobie ma dużo miejsca. Wiedziałem, ale i tak to zrobiłem. No oczywiście, że on znajdzie prędzej nogi niż dwóch wolnych zawodników. Dwóch wolnych jest, a on i tak znajdzie nogi rywala. Bez przesad, naprawdę. Jak ja, ile razy to widzę. Próbuję rozegrać to najlepiej jak mogę. Robię co mogę, ale i tak oni sabotują, bo jest tyle miejsca, naprawdę jest tyle miejsca, że tam piłkę tam podać. I tak oni znajdą ten nogi rywala zawsze. Ruszenie naprzód Paris. Podaję do Matysa Tela, tylko troszeczkę to powinno być naprzód. Matys Tel, nie. Ta piłka tak farta spada pod Raisa Mendesa. Jeszcze strzał, Bowe jest gol. 1-0. Nie ukrywam, że nie jestem w stanie się w 100% cieszyć. Po prostu nic mi już nie sprawi szczęścia w tym odcinku. Po tym, co się wydarzyło w tych pierwszych dwóch meczach. Ale fajnie mieć gola przynajmniej tutaj. Jeszcze... No... Czy to jest karny? Nie mówi, naprawdę. Jak jakimś temu mi tutaj wlepili karnego? Sopi, biegnij. Paris, Brynner, gola nie mam. Ten mecz się skończy albo 1-1, albo 2-0 dla nas. Jakby ewidentnie to widać. Że oni teraz jak tak będą atakować, to albo oni strzelą tą bramkę, albo my ich skontrujemy. Błąd, duży błąd. Pięknie Brais. Matys Tel od razu musi atakować. Matys Tel za mocno niestety. Dachut może wejść, bo Brais smażył tą kartkę. Faul to był? Dobra. Nie pogardzę oczywiście takim faulem. A ty Stel? Nie, za dwa razy próbowaliśmy, ale i tak się nie udało.
Sopi. Świetnie tutaj uciekamy. Cofamy do tyłu, jeszcze tam próba podania. Jeszcze mam piłkę. Czemu ta piłka jest tak źle podana? Czemu ta piłka mogła być dużo lepiej to wszystko tutaj zrobione? Pięknie, ha, to aż to było fenomenalne. Może nie powinienem tak biec, ale biegnę tutaj cały czas. Spokojnie, spokojnie. To my prowadzimy, to my prowadzimy i to my walczymy o to, żeby awansować chyba do finału, jeśli nie mylę. Jaro troszkę zbyt wolno. Koniec, mamy to. Mamy to, udało się. Udało się przynajmniej wygrać, udało się przynajmniej jednej sprawy nie zniszczyć dzisiaj. Ligę Mistrzów zniszczyliśmy, potencjalnie Bundesligę też, ale puchar nie jest, przynajmniej nie zniszczyliśmy. Jesteśmy chyba w finale, jeśli nie mylę. Tak, jesteśmy w finale z Bayernem. Kolejny mecz to mecz z Lipskiem. Mamy obecnie czwarte miejsce. Jeśli wygramy z Lipskiem, no to wyskoczymy przed nich. Ten Bayern wydaje się taką drużą, która właśnie... No będzie ciężko ich pobić. Drugie miejsce wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze w stanie zrobić, ale pierwsze już mało szansa. Ale ja chcę po prostu być w Lidze Mistrzów. Nie musimy nawet wygrać ligi. Chciałbym, ale szczerze nie musimy. Po prostu... Musimy być top 4, a wydaje się, że będziemy jakby, no w sumie Frankfurt już jest przepaść między nami. Ale jak, póki mamy o co walczyć o wicemistrzostwo, no to będę o to walczył na pewno. Więc ten mecz z Lipskiem zagramy sobie. Jak to wygląda kondycyjnie? W miarę będziemy gotowi. Dobra, w miarę będziemy gotowi na ten mecz, który zaczniemy następny odcinek. Teraz będę kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!